Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel, Święty Izraela. Ja jestem Pan Bóg Twój, pouczający Cię o tym, co pożyteczne, kierujący Tobą na drodze, którą kroczysz. O gdybyś zważał na me przykazania, stałby się pokój Twój jak rzeka, a sprawiedliwość Twoja jak morskie fale. Twoje potomstwo byłoby jak piasek i jak jego ziarnka Twoje latorośle. Nigdy nie usunięto by ani nie wymazano Twego imienia sprzed mego oblicza. Dzień dobry. Szczęść Boże. Dzień wstaje. I Bóg mówi mocno dzisiaj. Bóg chce dać to, co pożyteczne. Poucza nas o tym, co jest pożyteczne. Bóg kieruje Tobą i mną na naszej drodze. A co kieruje nami tak naprawdę? Czy widzimy to, że Bóg nami kieruje? Czy zgadzamy się na to kierowanie? Jadłeś już śniadanie, czy nie? Czy to jest zdrowe? Z pewnością, bardzo dobre jabłko. Choć nie lubię jabłek rano. Ale tak, wiedząc, jakie to słowo jest, często czytam wieczorem to, co będzie rano, tak sobie pomyślałem, że chcę Wam dziś powiedzieć o jedzeniu. Ale nie bójcie się, nie o diecie. Zresztą raczej patrząc na mnie, to tam wielkim specjalistą od diety nie jestem. Ale o ważniejszej diecie. Tej diecie ducha. Bóg poucza nas o tym, co pożyteczne. I dzisiaj w czasie zamętu, kiedy tylu ludzi głosi to czy tamto, tyle doktryn fałszywych nieraz, tak? Ja sam wciąż muszę odpisywać ludziom na ich pytania, czy komentuję różne rzeczy, kiedy już widzę, że jakieś tam granice zostały znowu przekroczone takiej zdrowej teologii czy zdrowej pobożności, tak? Jesteśmy może tym zmęczeni, tak? To takie proroctwo, siakie proroctwo, takie dni będą ciemne, albo takie dni będą, a jeszcze to, a tam w takim objawieniu jedno, a w tamtym drugie, a w trzecim to jeszcze co innego, to już nie wiadomo. Wiecie, ja jestem Pan, Bóg Twój, pouczający Cię o tym, co pożyteczne. Dlatego zdrowe jedzenie, zdrowe chrześcijańskie, zdrowe katolickie jedzenie, zdrowa dieta. A co na tą dietę się składa? Słowo Boże. Czytaj Słowo. Czytaj Słowo. Będziesz zdrowy. Drugi składnik diety to jest trzymaj się Kościoła. Ja jestem z Ojcem Świętym i z biskupami. Żyję życiem Kościoła. Słucham Kościoła. Więc idź razem ze mną. Nie w jakieś radykalizmy. Im mocniej ktoś powie, tak. Taka moda dzisiaj się dzieje. Masz takie wrażenie, no, dziś może coś to czy tamto usłyszysz, gdzieś coś przeczytasz, że znowu jakieś nadzwyczajności się dzieją. Trzymajmy się Kościoła, zdrowej nauki, zdrowej teologii. Trzymaj się właściwych ludzi. Ludzi, którzy kochają Boga, którzy cenią życie, którzy nie gonią za nowinkami. No właśnie, szukaj ludzi, bądź we wspólnocie. Jak nie masz wspólnoty, to ją znajdź. Albo ją załóż, mogę Ci pomóc w tym. Szukaj zdrowego pokarmu. I zadanie na dzisiaj. Jedz zdrowo. Mniej różnych rzeczy kontrowersyjnych czytaj w internecie. A więcej tego, co wartościowe, tego, co Boże, tego też, co ludzkie, bo przecież nie tylko Pismo Święte czytamy i te teologiczne rzeczy. Ale jeden warunek. Jemy zdrowo. Smacznego. Do zobaczenia.